Do dwóch gmin powiatu ostrzeszowskiego trafią w najbliższym czasie pieniądze z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Umowy do Grabowa nad Prosną przywiózł minioną środę 6 lipca Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. Bardzo się cieszę, że te umowy możemy podpisać, że gminy te środki pozyskały jeszcze z tej starej perspektywy unijnej, bo one przede wszystkim mają wpływać na rozwój w tych miejscowościach. I mam taką nadzieję, że uda się te przedsięwzięcia zrealizować, bo wiemy, że ceny bardzo mocno szybują w górę i wiem, że te koszty też w związku z tym są większe. W przypadku Grabowa pozyskane wsparcie w wysokości 74 434 zł wykorzystane zostanie na przebudowę placu zabaw obok Urzędu Miasta i Gminy, a także budowę strefy rekreacji w Zawadach. W tym miejscu, panie marszałku, chciałbym bardzo serdecznie podziękować w imieniu wszystkich mieszkańców za to wsparcie finansowe, które niewątpliwie ucieszy przede wszystkim dzieci i całe rodziny. Wsparcie w tej samej wysokości otrzyma również gmina Czajków, która pieniądze przeznaczy na przebudowę nawierzchni na terenie placu przy Zespole Szkół w Czajkowie. Wójt Henryk Plichta nie ukrywał, że obecna kadencja upływa w jego gminie pod znakiem inwestycji w oświatę. Mamy taki czas w tej chwili, że budujemy przedszkole z oddziałem żłobkowym, który oddajemy od września. Mamy pozyskane środki na termomodernizację szkoły, którą też chcemy zrealizować w roku następnym. I ten plac zabaw, który jest przy szkole i który w tej chwili jest w formie piaskowej, chcielibyśmy zrobić w formie nawierzchni bezpiecznej. Należy dodać, że nabór wniosków wśród samorządów przeprowadziła ostrzeszowska lokalna grupa działania.